Witam Was bardzo serdecznie, z tej strony MikFighter, a to jest pierwszy film z serii FNAF-owe teorie. Mój kanał ostatnio przechodził złe rzeczy, więc byłbym bardzo wdzięczny, jakbyście zostawili subskrypcję na motywację. A ja już nie przedłużam i zapraszam do filmu. Kim jest Balora? A więc jeżeli chcemy dowiedzieć się, kim jest Balora, musimy przypomnieć sobie, jakie są animatroniki we FNAF-ie Sister Location. Jest to Funtime Freddy, Funtime Foxy, Circus Baby oraz Balora. Jeżeli chodzi o Circus Baby, to wiem, że została stworzona na cześć córki mordercy Williama Aftona, do którego należała placówka Circus Baby Pizza World. Wiemy również, że Funtime Freddy i Funtime Foxy zostały stworzone na wzór animatronów z pizzerii Freddy Fazbear's Pizza, należącej do Henry'ego. Została jeszcze Balora. Niestety nie wiadomo, na jakiej pizzerii była wzorowana, ale według najpopularniejszej teorii Balora to jest żona Williama Aftona. Ale w sensie, że nie ma tam duszy, tak jak na przykład w Circus Baby znajduje się dusza Elizabeth Afton, tylko była inspiracją do stworzenia Balory. Ale zanim przybliżę wam to, musimy zastanowić się nad postacią mordercy. Wiadomo, że miał trójkę dzieci, mianowicie Michaela, Elizabeth oraz Gabriela. A jak wiadomo, żeby mieć dzieci, musiał mieć żonę lub chociaż partnerkę. Cały fandom FNAF-a myśli, że żona Williama musiała uwielbiać balet, dlatego też Balora została stworzona na wzór baletnicy. Tak jak już powiedziałem, nie ma tam żadnej duszy, być może nawet ona nie zmarła, może po prostu nie mogła znieść alkoholizmu Williama po stracie swojej córki oraz syna i znęcał się najprawdopodobniej nad nią i Michaelem, a William przeżył jej odejście, więc najprawdopodobniej zbudował Balorę na pamiątkę o niej. To jest najbardziej popularna teoria. Niestety nigdzie w grze nie znajdziemy jej potwierdzenia. A w sumie to teoria ma dużo sensu, bo Baby nawiązuje do jego córki, to czemu Balora nie miałaby nawiązywać do jego żony? Dajcie znać, co sądzicie o tej teorii w komentarzach. Nie zapomnij zostawić łapki w górę oraz subskrypcji. I piszcie, jaka ma być następna teoria i czy popieracie to. A ja wam bardzo dziękuję za oglądanie. Przepraszam, że ta teoria jest taka krótka, ale po prostu ta teoria była najbardziej krótka. Więc do usłyszenia. Ja byłem MikFighter. Na razie.